Jak miałeś jedno dziecko, dostawałeś wszelkie bonusy, tam pieluchy, gratis, miejsce w przedszkolu i premia w pracy. W momencie, kiedy rodziło ci się drugie dziecko, wszystko to ci zabierali, jeszcze cię obciążali opłatami karnymi za posiadanie drugiego dziecka. To jest pikuś. Wymuszane aborcje, nocne naloty na wioski, gdzieś tam poza obszarami miejskimi, z aborcjami nawet w 8 czy 9. Miesiącu ciąży i obowiązkową sterylizacją, plus masa dzieci zabitych przez własnych rodziców, utopionych w wiadrze wody w rzece, w najlepszym razie podrzuconych do przytułku. Dlaczego? Bo chcieli mieć, uwaga, szansę na syna. Bo mieli już córkę. E, czy miała się urodzić córka i e, w Chinach no, od czasów Konfucjusza wiadomo, że rodzina jest ważna, rodzina jest błogosławieństwem, i męski potomek to jest szczęście, a potomek żeński to jest katastrofa, i rodzic stał wobec takiego wyboru.